i strzelaniny. Tak tylko można znowu być młodym. Zabić i skołą. Polskie Radio, Nowy Jork, 910 AM WRKL oraz 1580 AM WLIM. I panie i panowie, z nami Mateusz Masternak. Witam serdecznie, Mateuszu. Witam serdecznie, witam. Z przekorą zapytam się, czy rozpoznajesz utwór przypadkowo dobrany, czy jednak jakieś związki ze swoimi walkami widzisz? Nie, no ja widzę bardzo duży związek. Jeden szczególny. Moja wejściowa muzyka. Bardzo się cieszę, że ta muzyka przypisywana jest do mojej osoby, bo to jest doskonały utwór. To prawda. Także cieszę się, że coraz bardziej, bo teraz akurat byłem ostatnio na spotkaniu z młodzieżą w szkole i na wejście na salę gimnastyczną właśnie mi włączyli, więc naprawdę cieszy to ucho. Rewelacja. Mateusz, duże zmiany w twoim życiu, bardzo duże zmiany i powiedz, czy już oficjalnie możemy powiedzieć, w końcu masz z prawdziwego zdarzenia menadżera. Jest nim oczywiście Daria Masternak. Zdecydowanie tak. Brawo. Jest moim menadżerem już od jakiegoś czasu i bardzo mi pomaga. Natomiast teraz tak chyba wyszła się trochę i właśnie coraz więcej osób widzi, że za mną stoi ktoś w postaci mojej żony, czyli Darii. I trzeba się bać, bo teraz... przypomnijmy i popraw mnie tutaj, czy słuchaj, wiele lat się nie widzieliśmy. 11 walk, z czego tylko jeden remis? Dobrze mówię o rekordzie Darii? Tak. Proszę, tak, zobacz, tak, po tylu latach pamiętam. No ale wiesz, kto ma to pamiętać, nie ty. No dobrze. Mateuszu, czyli bardzo się cieszę, bo to jest ważne. Słuchaj, obserwuję waszą wspaniałą rodzinę i tutaj nie nadużywam określeń. Same superlatywy, kiedy naprawdę mówię o tobie, jest mało pięściarzy tak skromnych, tak dobrze wychowanych i tak kulturalnych zarazem. I tutaj no, jesteś kompletnym ewenementem, ta rodzina fantastycznie, słuchaj, tryska tą pozytywną energią. Widzę w mediach społecznościowych, no bardzo jest miło obserwować, słuchaj, was bez tej takiej historii, którą widuje się na co dzień, słuchaj, w plotkarskich mediach, no a naprawdę ta rodzina jest przesympatyczna, także gratuluję. I pozdrów serdecznie panią menadżer, która doprowadziła do naszego po latach, słuchaj, antenowego spotkania. Dziękuję bardzo, naprawdę miło słyszeć. Oczywiście rodzina dla mnie jest priorytetem, bo tak mnie wychowali rodzice i kiedyś tak właśnie rozmawiałem z kim, że nawet jak miałem 16 lat, to ktoś tam chciał się wyszumieć, ktoś tam chciał zwiedzać świat. Natomiast ja miałem w głowie, że chciałem założyć rodzinę. W wieku 20 lat już się ożeniłem. W wieku 25 zostałem ojcem, 27 lat po raz drugi ojcem. I jestem z wielodzietnej rodziny. Nie wiem, czy ty wiesz, czy słuchacze wiedzą, mam trzech braci i siedem sióstr. Tak jest, to pamiętam. Więc wychowany jestem w takiej rodzinie i wiem, że rodzina jest rzeczą najważniejszą i staram się być inspiracją dla moich synów, by ich wychować na prawdziwych, na dobrych ludzi, którzy będą słuchać tak jak ja, Kazika Staszewskiego, Ryśka Rydla. Doskonale. Pamiętasz, co Rysiek Wielidal śpiewał? Oczywiście. Życie są piękne tylko chwile, tak, bo zawsze warto być człowiekiem, więc to prawda. Ja czasami słucham i biorę sobie te słowa do serca. To prawda. Mateusz, wielokrotnie, kiedy współprowadzę magazyn Boxer z redaktorem naczelnym Łukaszem Furmanem. Łukasz
Furman jednym tchem, kiedy mówi o oszustwach ringowych, o kradzieżach, rabieży dosłownej, jednym tchem wymienia twoje nazwisko. Ty stałeś się już takim przykładem ofiar dosłownie nieprzyjaznego ringu, gdzie sędziowie po prostu no, widzą coś abstrakcyjnego. Powiedz, jak ty się zbierasz po tym wszystkim, kiedy ewidentnie w oczach kibiców odnotowałeś wygraną, dwukrotnie położyłeś przeciwnika na deski, a wracasz z przegraną. Jak się czuje człowiek, sportowiec, słuchaj, okradziony w całym słowa znaczeniu? To trudno. Trudno jest opisać jednym słowem, bo to jest cały szereg myśli, uczuć. Po walce naprawdę. Ręce opadają, człowiek nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jest to przede wszystkim bardzo brzydkie i uważam, że sport powinien być piękny i uczciwy i ludzie powinni rywalizować na określonych zasadach i powinni być również w taki sposób ocenieni. Natomiast wiadomo, że boks to jest też biznes. Mhm. Nieraz drabinki lepiej się układają w sytuacjach, jak wygra zawodnik X i z góry jest ustalone, że jak dotrwa do końca, to mają mu dać wygraną. No i w moim przypadku tak było. To była w ogóle cała dziwna sytuacja. Gala zamknięta dla kibiców. Gala dla VIP-ów. Około 1500 ludzi, którzy zajmują się biznesem w kasynie. Więc to prawda, oczywiście gala była pokazywana w telewizji, nie tylko polska, ale również w Afryce. No ale gdzieś tam układanka, szlaczki biznesowe chciałyby, by wygrał mój rywal. Co ciekawe, nawet wychodząc do ringu, pomimo słabego mojego angielskiego, zrozumiałem, że speaker mówi, że jest 12 kg różnicy pomiędzy mną a rywalem, a chodziło o to, by podnieść stawki, a był chyba 300, 200 albo 300 gram cięższy, więc, a on mówi, że jest 12 kilo, więc walka była reklamowana jako Dawid z Goliatem. Po drugim knockdownie było chyba 15-1 w zakładach bukmacherskich, oczywiście wewnętrznie za zakładach, więc trudno jest mi, ja za rękę nikogo nie złapałem. Tak. Trudno mi jest o kogokolwiek obwiniać, posądzać. Kolejna rzecz. Sędziowie byli, którzy w Polsce wedle prawa Polskiego Związku Bokserskiego nie mogliby oczywiście sędziować, bo jeden sędzia jedną walkę w życiu, drugi dwie, więc prawdopodobnie to byli kelnerzy z baru tam z tego hotelu, więc kasyna bardziej. No to o czym tu mówimy? Ale zostawiłem to za sobą. Jestem człowiekiem bardzo pozytywnie nastawionym do życia. Mam z czego czerpać energię i inspirację do codziennej pracy, więc oczywiście takie porażki też uczą i oby ich było jak najmniej tak. Z udziałem mojego nazwiska, tak. Jak również innych ciężko pracujących sportowców. Tak jest. No, natomiast jesteśmy świadomi, że takie rzeczy się zdarzają i moim zdaniem nie masz się co załamywać, bo być może wierzę w coś takiego, że dobro wraca i staram się być dobrym człowiekiem, bo być może dzięki temu nie będę doznawał złych emocji i złych wrażeń. Zdecydowanie. Racja. Mateusz, ale zamykając już taką historię negatywnych historii, prowokuję ciebie do podsumowania 5 lat właśnie jakiego, słuchaj, kontraktu. Oczywiście Sauerland Event. Już możesz oddychać pełną klatą, prawda? Chyba coś zrzuciłeś z siebie. To na pewno. Na pewno ten ostatni rok był dla mnie bardzo trudny z tego względu, że jak telefon w kieszeni mi zadręczał i wiedziałem, że dostałem maila, no to naprawdę trudno było mi się skupić, bo wiedziałem, że jak jest, nie jest mail z Niemiec, to na pewno będą jakieś kłopoty i ciągle. I nie ukrywam, że i to na mnie działało, jak również na moją małżonkę. Natomiast to jest zostawione za nami
jak podsumowuję 5 lat współpracy z Sauerland Event? Jak w związku. Były lepsze chwile, były gorsze. Pierwszy rok był fantastyczny. 5 walk zakończyłem walką o mistrzostwo Europy, którą wygrałem. I to było fantastyczne. Później mój promotor stracił kontrakt. Wielomilionowy kontrakt podpisał, inny kontrakt z inną telewizją już na zupełnie innych, gorszych warunkach. Więc zupełnie odbiło się to proporcjonalnie również na zawodnikach, też na mnie. Może na tych zawodnikach, którzy byli spoza Niemiec najbardziej było to odczuwalne. Więc jak było czym dzielić, no to co widział dla mnie było ok. Później jak było mniej dzielić, no to było trudniej. Więc staram się wyciągać z tego pozytywne aspekty, bo trudno mi jest powiedzieć, jakby się rozwijała moja kariera w Polsce. Jednak pomimo wyjazdów po różnych zakątkach świata, to jednak walczyłem z Mormekiem, który 9-krotnie bronił mistrzostwa świata. Walczyłem z Beliu, który teraz jest mistrzem świata cruiser i również ciężko jest wygrać z Davidem Hayem. I to są nazwiska, czy Drozden, który później został mistrzem świata, jak i Kalenga. Więc naprawdę cała masa nazwisk, które liczą się w światowym zawodowym boksie. Jest to dla mnie cenne doświadczenie. Być może jak to nie zaowocuje tym, że nie zostanę mistrzem świata, to być może będę mógł się tym podzielić ze swoimi podopiecznymi, jak będę już trenerem. Świetnie. To już jest, słuchaj, bardzo dobra wiadomość, że do tego tak podchodzisz. Ale zamykamy, słuchaj, przeszłość. Mówimy o teraźniejszości. Mateusz, to jest ostatni chyba miesiąc już niecały do tego, żebyś powiedział, że masz 29 lat. Dobrze mówię? Dokładnie tak. 2 maja kończę 30 lat. Mhm. Z jednej strony dużo, z drugiej strony mało. Jak na człowieka to mało. Jak na sportowca to już można powiedzieć, że to jest okres, tak, w którym nie można popełniać już błędów, bo nie jest zbyt wiele czasu, by te błędy naprawiać. 30 lat. No trudno mi jest powiedzieć, jak to trójka już będę gdzieś pisał i będzie 30. Tak. Nic się nie zmienia. Uważam inaczej. Czuję się bardzo młody, czuję się niewypalonym piłkarzem. Silny. Uważam, że a już doświadczonym. Więc uważam, że do największych wyzwań jestem gotowy. Pozwolę sobie przypomnieć, że Tomek Adamek, jak zdobywał Mistrzostwo Świata z Polem Brixem, właśnie był moim rówieśnikiem. Tak jest. Zobaczmy, jak od tego momentu, jaką Tomek drogę tak przeszedł. Jest. I jest naszą legendą dla młodzieży, inspiracją do naśladowania. Więc ja dalej w siebie wierzę, ciężko pracuję i myślę, że co najlepsze jeszcze przede mną. No właśnie, ale domyślasz się, że chciałbym cię sprowokować do pewnej takiej rozmowy na temat rozwoju sportowca, atlety. W boksie jest to bardzo istotne i powiedz mi, utrzymywanie wagi, cruiser, kontrolowane, musisz, no nie jesteśmy, słuchaj, w Afryce, więc 12 kilogramów nie możesz za dużo wnieść. Teraz po świętach, powiedz mi, jak jest z utrzymywaniem wagi, bo tutaj przy twoich gabarytach, słuchaj, wzroście, zasięgu ramion, ty możesz spokojnie ważyć o 10-15 kilo więcej. Mogę, ale postawiłem sobie kiedyś taki cel. Cel, który mam zamiar w pełni go zrealizować. Cel, żeby nie przekroczyć nigdy 100 kg. Nie chodzi mi nawet już o karierę zawodniczą, jak również po. Moja waga oscyluje teraz około 95 kg. To jest jak na kategorię, jak jest siada kategorii cruiser, naprawdę bardzo mało. Ja tak naprawdę nie zrzucam wagi, bo jak wejdę w reżim treningowy, to po treningu mam około 2 kg nadwagi, więc teraz święta i inne rzeczy. Ja jestem takim trochę nudziarzem, jeśli chodzi o jedzenie.
bo ja nie lubię wymysłów. Ja jem rzeczy takie, które mi smakują, a jednocześnie nie powodują wzrostu masy, więc być może to też geny. Mój tato jest dosyć szczupły, pomimo 60 lat na karku, więc... O proszę. Więc tak, ale mój tata jest jeszcze też niespełna, bo będzie miał za kilka miesięcy, bo u nas siódemki. Ja jestem siódmy i mój tato też siódmy. Więc ja 80, tata 50. Więc wszystko jest w normie i uważam, że zbyt duże zbijanie wagi to często odbija się na dyspozycji zawodnika. Mm-hmm. Aczkolwiek, jak chcesz mnie sprowokować, czy dałbym radę w kategorii ciężkiej? No to właśnie, słuchaj, no powiedz mi, czy nie kręci cię to już z dosłownie za 2-3 tygodnie 30 na karku, zamknąć historię i popróbować. Dzisiaj już skończyły się czasy Super Heavyweight Division, tylko jest po prostu, jest waga ciężka, gdzie 1,83 m to normalny, standardowy wzrost dzisiejszych ciężkich pięściarzy. Powiedz mi, czy gdzieś rozważasz, nie teraz, nie w tym roku, ale na przykład, że opuścisz cruiser i w przyszłym roku, za 2 lata usłyszymy The Master Heavyweight Division. Nie wykluczam tego. Nie wykluczam bardzo tego dobrze. W żaden sposób. Nie wykluczam. Natomiast jeszcze teraz chciałbym, mam oczywiście pewne rachunki do wyrównania w tej kategorii. Mm-hmm. Jeżeli się uporam z nimi, to być może spróbuję swoich sił w kategorii ciężkiej. Świetna, a ty wiadomo. Poprawię cię, panie Marcinie, bo ja wzrostu nie mam 1,83 m. Jak gdzieś 2 lata temu w Warszawie w Instytucie Sportu mierzyłem się komputerowo, 1,86,6 m. Najmocniej cię przepraszam, zapamiętam to już do końca. Nie. Ja wiem, jest napisane tak w internecie i bardzo dużo osób, jak mnie spotyka, a ja patrzyłem, to myślałem, że ty jesteś niższy. Nieraz tak, partnerzy, tak. Rywale mówią, mm-hmm. A ty miałeś być niższy, a mówię, no to ja ci zrobię. Tak no, jest. A nie wiesz. Tak jest, bardzo dobrze. Więc uważam, mm-hmm. Uważam, że to, patrząc na historię kategorii ciężkiej, to tak naprawdę najlepsza historia i najlepsze czasy dla boksu w kategorii ciężkiej, to właśnie są czasy, gdzie walczyli zawodnicy o moich gabarytach w kategorii zdecydowanie, ciężkiej. Oczywiście. Oczywiście, to prawda, niezaprzeczalna prawda, wszyscy wielcy, no. Słuchaj, największe nazwiska to dokładnie gabaryty twojego pokroju. Mateusz, mówiłeś o porachunkach. Powiedz mi, kiedy pada nazwisko Krzysiu Włodarczyk Diablo, nie jest to gdzieś takie, no, że chciałbyś spotkać się z nim w ringu i właśnie w tej wadze cruiser. Czy to tutaj dobrze odczytuję? No nie ukrywam, że wierzę, że ten tydzień się odbędzie. Na pewno to by był dla polskich kibiców pojedynek, który by w jakiś sportowy sposób podzielił polskich fanów boksu. Kibiców, tak jest. Ale również zjednoczył. Również by odpowiedział tak. Tak, i chciałbym stworzyć świetne widowisko z Krzysiem w Polsce. Rewelacja. Natomiast ten pojedynek, ten pojedynek jakoś z różnych to względów nie może dojść do skutku i na chwilę obecną trudno mi jest powiedzieć, co będzie dalej. Krzysiek teraz walczy w maju bodajże i będzie celował w pas IBF, gdzie jest mistrzem Murat Gassiev. Więc tutaj wykluczam pytanie. Moim zdaniem szybciej by było, patrząc na mój biznes, jakby Krzysiek przegrał, pewnie bardziej skoro byłby do pojedynku ze mną. Natomiast jak wygra, będzie szedł swoją drogą. Mm-hmm. Życzę mu oczywiście zwycięstwa, niech walczy, wygrywa, zdobywa tytuł nie tylko dla siebie, ale również dla polskich fanów. Natomiast myślę, że polscy kibice czekali na pojedynek Andrzej Gołota, Przemysław Saleta.
No proszę. I w końcu się doczekali. Co prawda w takim momencie trudnym dla jednego i drugiego w karierze i dlatego ten wynik był loterią, bo jednak Andrzej lepsze wspomnienia ma dużo od Przemka i bardziej zapisał się w historii nie tylko polskiego, ale światowego boksu. No natomiast porażkę z Przemkiem ma. Nie chciałbym, by ten nasz pojedynek dziś kiedyś był o kilka lat za późno rozgrywany. Tak jest. Ale trzeba być optymistą. Kto wie? Ponad gdzieś tam takie określenie, że pan Celes, Polkatu, wszystko może. No to słuchaj, my już mówimy i prosimy pana Solarza, żeby pomyślał o tym. A słuchaj, mamy tutaj świeży powiew, naprawdę Mateusz Borek potrafi coś zrobić, nie tylko słowem, ale widzę, że ja wiążę, słuchaj, jako kibic, duże nadzieje z tym człowiekiem, jako promotor, no nie ma rzeczy niemożliwych i widzę, że to nazwisko bardzo dużo wniesie dla boksu takiego prawdziwego Made in Poland. Jak tobie układa się współpraca z Mateuszem? Z imiennikiem powinno iść łatwo, prawda? No jak widać, współpraca na razie układa się bardzo dobrze, bo chyba byłem pierwszym, bądź drugim zawodnikiem, z którym Mateusz się dogadał, by wystąpił na najbliższym Polsce Boxing Night, więc współpraca układa się bardzo dobrze. Też na to bardzo liczę, Mateusz jest osobą bardzo kreatywną, przede wszystkim jest doświadczoną osobą, jeśli chodzi o rozgrywki biznesowe w boksie, bo nie tylko był komentatorem, ale ekspertem, natomiast jeździł po Stanach, Europie i wie mniej więcej, też zna, jak to z telewizji, co telewizja wymaga, co oczekuje, więc myślę, że to jest dobra osoba w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Nowa krew, nowa twarz, zupełnie z innej strony będzie musiał na to popatrzeć, więc na pewno trzeba mu dać szansę i co? I będzie, mam nadzieję, że duże widowiska będzie organizował te. Oczywiście do tych widowisk chciałbym dopisać swoje nazwisko, żeby ludzie przyjeżdżali na polskie galerie i oglądali wielkie show. I to jest cel na pewno Mateusza, jak również mój, więc trzeba na pewno mu dać szansę i myślę, że tej szansy nie zmarnuje i to będzie wszystko wyglądać tak, jak powinno. No właśnie, a jak powinno wyglądać, jak ty to widzisz, słuchaj, jak ty już się przygotowujesz, analizujesz 24 czerwca, słuchaj, jak to będzie wyglądać na Agroarenie i teraz Szilach, co wiesz o tym zawodniku? Ja myślę, że Ukraińca z takim doświadczeniem, no ty chyba nie lekceważysz zawodników, ale ogólnie gdzieś ta szkoła ukraińska, która potrafi dominować, słuchaj, niedawne show HBO, gdzie trzech Ukraińców, słuchaj, no po prostu miotało, słuchaj, Amerykanami, udowadniają cały czas, że należą do światowej czołówki, absolutnie bez względu na jaki jest rekord ujemny, są to niebezpieczni zawodnicy. Zdecydowanie tak. Na pewno zawodnicy z naszej wschodniej granicy są bardzo niebezpieczni. Mają bardzo dobrą szkołę boksu. To jest trochę szkoła radziecka, trochę domieszka swoich przemyśleń. Tak. I to widzimy, co robili na igrzyskach w Pekinie bądź w Londynie. Teraz ci zawodnicy wszyscy poprzechodzili na zawodowstwo i między innymi Silach, który na ringu amatorskim był wicemistrzem świata, wicemistrzem Europy. Do Pekinu nie poleciał, bo jakiś miał problem, nie wiem, czy to prawne, czy jakiś tam. Natomiast był faworytem do złotego medalu, więc to jest zawodnik, który w boksie amatorskim przegrywał z największymi wirtuozami tylko i wyłącznie, czyli z Butterbeerem, który jest w czołówce światowych rankingów w kategorii półciężkiej.
i z Matem Korobowym, który również był dwukrotnym mistrzem świata amatorów, więc jego osiągnięcia amatorskie budzą respekt. W boksie zawodowym też już stoczył kilka dobrych walk, ma dobre statystyki wygranych pojedynków przez nokaut, ma rewelacyjne warunki fizyczne, jest bardzo dobry technicznie, potrafi uderzyć, naprawdę jest mega trudnym rywalem i nie ma tutaj czasu na zastanawianie się na pewno, co w ringu robić, tylko trzeba wychodzić, walczyć w 100% skoncentrowanemu. I Mateusz, przepraszam, i tradycyjnie, master wychodzi, jest pressing, szczelna garda, a doskonale wie, że jednak twój przeciwnik ma luki w obronie, prawda? I jednak ty znajdziesz tę słabą szczękę u niego. Jest, no to jest jego chyba największy mankament i myślę, że tutaj nawet nie muszę się ukrywać z taktyką czy z czymkolwiek. Wychodzę, pressing, lewa ręka, cisnę go, dosyć szybko słabnie, nie tylko fizycznie, ale również mentalnie. No właśnie, Mateusz, czy tutaj nie zakładasz już scenariusza, że nie zależy tobie na pośpiechu? Tutaj dasz mu się wystrzelać jak najdłużej. Szósta, siódma, ósma runda i chyba spada, wychodzi z niego powietrze. Jak ty czujesz? Na pewno pojedynek będę musiał rozgrywać na swoich warunkach. Nie będę mógł na pewno walczyć technicznie, bo jest i szybki, i doskonały technicznie, więc nie chciałbym walczyć, rywalizować z nim na jego atutach. Natomiast wszystkie jego akcje są głównie akcjami kontrującymi. Tak. Więc ja będę próbował mu trochę utrudnić życie lewym prostym, pressingiem, a spróbować zaatakować po jego ataku, zobaczymy, co na to odpowie. I myślę, że będzie dobrze. Jestem optymistycznie nastawiony. Wiem, że muszę się dobrze przygotować i potraktować przygotowanie naprawdę bardzo serio, ale akurat z tym w moim przypadku nie ma problemu. Zawsze trenuję sumiennie i jakby to miała być moja ostatnia walka i najważniejsza. No właśnie, słuchaj, jesteśmy w przygotowaniach, czyli powiedz nam, trener Andrzej Gimitriuk, Warszawa, gdzie miejsce akcji? Kiedy zaczynasz? Miejsce akcji treningowej zaczyna się we Wrocławiu. Proszę bardzo. Najbliższy poniedziałek, wtorek, Śnieżka, później czwartek, piątek również Śnieżka, po 4 wybiegi w tygodniu, tak przez 2 tygodnie, a później po weekendzie majowym. Wyjeżdżam do Warszawy, 7 tygodni ciężkiej pracy, sparingu, więc... Przepraszam, Mateusz, właśnie, sparingi. Na Sillacha chyba bardzo jest ciężko na gruncie polskim dobrać sparing partnerów. I powiedz mi, czy gdzieś tutaj już z trenerem Andrzejem Gimitriukiem rozmawiacie, a może tak spotkamy się u Tomka Adamka na sali? Być może się spotkamy. Tego jeszcze nie wiem, czy Łomnica City w moim obozie się pojawi. To jeszcze oczywiście nie ustaliłem z moim trenerem Andrzejem Dmitruczem. Szukam sparing partnera teraz zawodnika. Jednego już mam z Ukrainy. Drugiego będę miał prawdopodobnie z Anglii. Więc myślę, że sparing partnerzy dadzą mi w kość, że w ringu będzie łatwiej niż na treningu. Także wszystko mamy mniej więcej poukładane, natomiast czy razem z Tomkiem, tak jak ostatnio, będę trenował, to na to pytanie jeszcze teraz nie umiem odpowiedzieć, ale być może tak. Więc zobaczymy. Rozumiem, ale to już brzmi bardzo dobrze. I powiedz mi już na koniec, jak cenisz współpracę z trenerem? Bo to tak poza nim chyba ciężko jest znaleźć w Polsce doświadczonego trenera jego klasy i przede wszystkim, no też dużo was łączy, prawda? Ta przeszłość, chyba się dogadujecie szybko. No to było takie podstawowe pytanie, jak kończył mi się kontrakt w Niemczech, wracałem do Polski
z kim nawiązać współpracę i porozmawiałem, byłem oczywiście w kontakcie z trenerem Dmitrukiem, jak trenowaliśmy. No i uznaliśmy, że nam najszybciej i najłatwiej będzie się dogadać, z tego względu, że długo razem współpracowaliśmy. Dmitruk bardzo zna, najlepiej zna mój organizm i fizyczny, od strony fizycznej i psychofizycznej, więc myślę, że nikt więcej nie będzie w stanie wykrzesać ze mnie, z mojej głowy, z moich miejsc niż trener Dmitruk. Mhm. Dmitruk jest trenerem cholernie doświadczonym, więc nie ma tutaj do czego się doczepić i jestem zawsze, trenując z nim, to jest gwarancja optymalnej formy. Trener Dmitruk widział w ringu naprawdę dużo i nie popełnia zbyt wielu błędów jako trener, więc co tu szukać za granicą, jak w domu koło noca jest taki fachowiec, więc po prostu trzeba brać i korzystać. Zdecydowanie, słuchaj, tutaj absolutnie nie ma dwóch zdania. Powiedz, czy trener jeszcze ma jakieś niespodzianki? Czy widzisz na przykład, że zaskakuje cię czymś nowym? Bo takiego doświadczonego pięściarza, ja właśnie zawsze mam problem z jednym. Jak to jest, słuchaj, że tyle lat spędzonych w ringu, tyle, słuchaj, bojów wygranych, tak naprawdę można by było wyjść przecież bez trenera, prawda? A jednak, słuchaj, no bez tego najważniejszego elementu w teamie zawodnik nie jest w stanie, słuchaj, dobrze zawalczyć. No, to ja tutaj postaram się odpowiedzieć, bo często pojawia się pytanie, czy zawodnik tworzy trenera? Tak, czy trener tworzy zawodnika? Mhm. I ja, jako zawodnik, mówię tutaj wprost, że to trener tworzy zawodnika. I jakby nie Emmanuel Stewart, to nie byłoby całej plejady mistrzów. Tak jest. Jak nie Eddie Fatch, to samo. Jak nie Freddie Roach, również. Więc jak nie trener Dmitruk, również nie mielibyśmy medalistów olimpijskich i mistrza świata w postaci Tomka Adamka. Więc co? Trener Dmitruk ma do siebie coś takiego, że pomimo doświadczenia, wieku, to on dalej się uczy, dalej obserwuje treningi zawodników, sposób, w jaki wygrywają pojedynki, w sposób, jak się przygotowują do pojedynku. I często przychodzimy na salę, a trener Dmitruk coś przegrał, na przykład walkę. On zachwyca się takimi rzeczami, ja bym na to nie zwrócił uwagi, ale później analizując to, co trener do mnie powiedział, no to zrozumiałem, że dotknął sedna sprawy. Więc też cieszę się, to co już wcześniej powiedziałem o swojej potencjalnej przyszłości trenerskiej, mojej, że dzięki temu, że obok siebie mam kogoś takiego jak trener Dmitruk, będę mógł być w przyszłości lepszym trenerem, bo genialnie. Bo jednak jest od kogo się uczyć i z kogo brać przykład. To prawda, absolutnie, ale to już Mateusz, powiedziałeś tak o emeryturze zupełnej, gdzie rękawice zostaną powieszone na kołku. Na to mamy czas, zdecydowanie, ale Mateusz. Ale czekaj, panie Marcinie, to ja ci teraz chcę to wyjaśnić. Tak. Bo mówiąc, bo boks jest dla mnie nie tylko pracą, ale też pasją. Jak ja mówiąc o tym, o czymś i bym mówił za lat ileś i bym czuł, że wtedy już mnie nie będzie w boksie, tak, to musisz wyczuć, więc ja zawsze jak coś mówię, to super, mówię o tym, co będzie, że ja super, dalej będę super w boksie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale Mateusz, na koniec bardzo cię proszę. Co po wygranej w czerwcowej, co potem? Masz już jakieś propozycje? Wiem, słyszałem, że Mateusz Borek na pewno ciebie nie zostawi, czy będzie dobrze, czy źle. Liczy na to, że będziesz gwiazdą polsatowskich kolejnych starć. Ja skupiam się na ciężkiej pracy. Tak jak kiedyś Adam Małysz mówił, że on się tylko skupia na dwóch dobrych skokach. Ja skupiam się też na dwóch rzeczach.
dobrze się przygotować, a później dobrze wypaść w ringu. I na tym się skupiam. Nie zastanawiam się nad tym, czy ja będę gwiazdą, czy ja będę gwiazdą, czy czymkolwiek innym. Ja po prostu chcę być, tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, że warto być człowiekiem. I to jest dla mnie najważniejsze. A jeśli moja osoba będzie zapełniać halę i będę mógł występować, tak jak teraz Tomek, jako główny bohater gali Polsat Boxing Night, to oczywiście będę dumny z tego, co mi się udało osiągnąć, czy że udało mi się pociągnąć za sobą tłumy. I do tego będę dążył. Natomiast koncentruję się na dwóch rzeczach. Trening, walka. Reszta przyjdzie sama. Doskonale. Mateusz, serdecznie ci dziękuję. Wielki, wielki ukłon. Tak. Zobacz, jestem gotowa. Zobacz, przerywa, gada. Bardzo dobrze. A co po walce? Po walce odwiedzam ciebie w Stanach. Dawno nie byłem w Stanach. Zapraszam. Wiza mi się kończy. To musisz. Wiza mi się kończy już niedługo. I muszę przed końcem odwiedzić USA. Super, zapraszam serdecznie, Mateusz. Zapraszam serdecznie. Dziękuję ci, słuchaj. Oczywiście wszystkich fanów. A wiesz doskonale, że masz ich dużo tutaj. No i mam nadzieję, że uda mi się w niedługiej przyszłości zawalczyć tam, by nie musieli jeździć do Polski i tam zrobić, pokazać, że Polak potrafi. Rewelacja, słuchaj. Barclays Center jest twój i wiem, że wypełnisz go po brzegi. Słuchaj, wierzę, że spełnią się twoje słowa, ponieważ naprawdę jesteś ewenementem. Nie ma drugiego aż tak przesympatycznego, słuchaj, pięściarza, który... Ale to doskonale wiesz, zawsze to podkreślałem, że ciężko jest uwierzyć prywatnie, że potrafisz mordować w ringu, urywać głowy, a prywatnie zupełnie taki rodzinny, dobry tatko, no. Także słuchaj, gratuluję, trzymaj to dalej i wierzę w to, że świat, że Polska w końcu przejrzy na oczy, że szukać sobie idoli nie oznacza tych chłopców, co biją się, słuchaj, gdzieś pod barami, rozrabiają i zajmują się, słuchaj, nieważne czym, ale jeśli szukać przykładów, inwestować, jeśli sponsorzy mają odnajdywać, słuchaj, jakieś nazwiska, to Master jest idealną lokatą, słuchaj, także podkreślam to, że wierzę gorąco. Będę nieskromny, zgodzę się z tobą. Super. Panie i panowie, Mateusz Masternak. Trzymajmy kciuki 24 czerwca. Dziękuję serdecznie i trzymam cię za słowo, że ze studia na żywo, już wkrótce. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Zdecydowanie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.